w sesji wezmą udział panowie prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezes PZU pan Andrzej Klesyk, prezes RWE pan Filip Ton, prezes Jeronimo Martins, pan Pedro Pereira da Silva i prezes Google Europe, pan Carlo Biondi da Sari. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich panelistów. Na wstępie kilka zdań natury organizacyjnej. Ustaliliśmy, że wszyscy uczestnicy na początek powiedzą kilka zdań, natomiast później będziemy się starali w rozmowie, wymianie poglądów rozwijać te tematy, które się w naszej rozmowie pojawią. Jak oni sami rozumieją rolę liderów we współczesnej Europie, rolę liderów zarówno w tym znaczeniu personalnym, jak w znaczeniu instytucji? No cóż, my nie postrzegam nas jako przywódców. Patrzę na nas jako tych, którzy mogą wsłuchiwać w głos wielu. Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami wszystkich branż, przedstawicielami wszystkich doświadczeń. Mamy wielu, którzy potrafią zrozumieć zachodzące procesy. Ale chciałbym powiedzieć, jak bardzo się cieszę, że jestem z Państwem. Chciałbym, byśmy mogli tutaj podzielić się perspektywą, naszą perspektywą, naszym punktem widzenia na temat Polski i tej części świata. W ciągu ostatnich 25 lat niewiele innych krajów dokonało takiego postępu jak Polska w kategoriach społecznych, rozwoju gospodarczego, kreowaniu przestrzeni i przyczynianiu się do rozwoju świata. Polska obecnie tworzy nowy paradygmat, a więc tutaj potrzeba pewnej pokory, kiedy człowiek się pojawia przed państwem. A z drugiej strony konkurencyjność gospodarki i społeczeństwa zależy od zaakceptowania i zrozumienia globalizacji. Na pewno sieć WWW jest dużą, istotną częścią tej globalizacji. Dlaczego? Dlatego po raz pierwszy od wieży Babel wszyscy zaakceptowaliśmy wspólny język, którym możemy się komunikować, język maszynowy, komputerowy, i w ten sposób możemy wchodzić, każdy ma prawo i siłę, i potęgę wchodzenia w interakcje. Jest to jakby taki naturalny nawóz, który prowadzi do szybszego rozwoju i innowacji. Jest to siła napędowa dla biznesu, rozwijająca małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Tworząc WWW, nie mamy tutaj jednej centralnej, globalnej władzy, ale mamy rozproszone specjalizacje w skali całego świata, które się do tego wszystkiego przyczyniają. A więc musimy znaleźć jako przywódcy swoją własną receptę przywództwa. Tworząc tą receptę, musimy to robić wsłuchując się w realia i graczy, uczestników, którzy przyczyniają się do tych realiów. Musimy pokornie starać się zrozumieć zjawiska światowe i zaproponować pewne konkluzje. Przywództwo rozpoczyna się od pokory, od zaakceptowania prawdy. I to chcemy właśnie osiągnąć. Odpowiem na to pytanie w trzech punktach. Pierwszy punkt to chciałbym powiedzieć o cechach naszych czasów, które wpływają na pozycję lidera. Po drugie, chciałbym powiedzieć według mnie, czym lider powinien zachęcać wszystkich innych, żeby
no po prostu za nim podążali. A po trzecie, na jakich podstawach tenże lider może opierać swoje przywództwo. Więc pozwólcie, że bardzo krótko powiem o trzech cechach naszych czasów. Pierwsza rzecz to jest, mamy niesamowite łączenie się polityki i gospodarki. Już nie ma czegoś takiego, że jest lider w polityce i jest lider w gospodarce. Okazuje się, że ci, którzy naprawdę mają władzę, przenikają decyzje polityczne i decyzje gospodarcze. Takim przykładem dla mnie jest to, że politycy w Ameryce praktycznie doprowadzili do kryzysu, jeśli chodzi o mortgage-backed securities, a więc te wszystkie hipoteczne kredyty, to właściwie była decyzja polityczna, która oczywiście biznes bardzo łatwo podciągnął ze sobą i zrobił na tym bardzo duże pieniądze. Potem uratowanie całego systemu bankowego, teoretycznie była to decyzja biznesowa, ale to także była decyzja polityczna, więc do pewnego stopnia mamy przenikanie się polityki i gospodarki bardzo, bardzo mocne. Drugą cechą naszych czasów według mnie to jest to, że bardzo często akcja lidera jest komentowana dużo, dużo wcześniej niż on zdąży to skomentować. Najprawdopodobniej, jeżeli ktoś by coś nieprawdopodobnego powiedział w czasie tego panelu, to zanim byśmy skończyli ten panel, to na Twitterze już by była gigantyczna dyskusja na temat tego, co lider powiedział albo co ktoś powiedział. Więc mamy dosyć ciekawe czasy, gdzie lider nie ma kontroli nad przepływem informacji. Trzecią rzecz, którą według mnie się musimy borykać, to jest także nieprawdopodobna wolatylność, a więc zmienność wszystkiego. Począwszy od kursów walut, skończywszy na wszystkich przewidywaniach pogodowych. Więc mamy bardzo ciekawą sytuację, jak być liderem. I teraz, czego ja myślę, wszyscy oczekują od lidera, to jest przewidywalności. Każdy chce wiedzieć i patrzy na lidera w taki sposób, żeby był przewidywalny, żeby było wiadomo, co zrobi. I według mnie, teraz już pójdę do punktu trzeciego, a więc do tego przywództwa bardziej instytucjonalnego niż osobowego, według mnie instytucja musi być na tyle przewidywalna, że musi oprzeć tę przewidywalność na czym. I żeby oprzeć tę przewidywalność na czym, tym czymś muszą być wartości. Muszą być pewnego rodzaju zasady, którym ta instytucja będzie wierna. Dla przykładu, jako PZU powiedzieliśmy sobie, że nie będziemy oszukiwać klientów, tak jak dosyć duża część rynku ubezpieczeniowego, sprzedając produkty niedobre dla klientów. Powiedzieliśmy także sobie, że nie będziemy inwestować w przemysły, które nie są do końca moralne, więc nie inwestujemy w te przemysły. To jest pewnego rodzaju wskazanie dla wszystkich, którzy obserwują firmę, którą kieruję. I mam wrażenie takie, że wtedy tylko można być efektywnym liderem jako instytucja i jako także osoba, jeżeli te wartości się w miarę szybko wyartykułuje i będzie się żyło zgodnie z tymi wartościami i podejmowało te decyzje zgodnie z wartościami, co także widać po kursie na przykład PZU, gdzie bardzo przyzwoicie rośnie, ponieważ wydaje mi się, że żyjemy zgodnie z tymi wartościami. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, good afternoon. It's my big honor to be once again in this forum in Krynice. That was always a big challenge to be here. On this south part of Poland. In fact, it has been a great challenge to inspire and to allow the ones that work in our company. Wszystkim, którzy pracują w naszej firmie, aby zobaczyć więcej niż jest do zobaczenia. Zawsze musimy promować to, co nazywamy zaufaniem. Dzisiaj to, co widzimy w Europie, w firmach, to jest brak zaufania. Brak zaufania do liderów, do instytucji, korporacji. Dzisiaj jest to chyba największym wyzwaniem dla liderów, aby ponownie przywrócić zaufanie w Europie, w krajach, w organizacjach. I to jest to,
co my staramy się zrobić. Jesteśmy jednym z największych prywatnych pracodawców w Polsce. Staramy się zawsze promować nasze wartości i podkreślać wartość każdego poszczególnego pracownika. Jest to chyba rola właśnie przywódcy i instytucji wiodącej w kraju, w danym kraju czy w Europie. I wszyscy przyglądają się temu, gdzie my idziemy, jak my idziemy i dokąd dojdziemy i kiedy. I dzisiaj te wszystkie w bardziej złożonym świecie jest to znacznie trudniejsze. Ale i musimy podchodzić do świata z większą elastycznością. Ale na pewno rola lidera jest znacznie bardziej złożona, ponieważ już nie możemy prosić zespołów, aby coś one zrobiły, ale musimy promować innowacje, wartości, zaufanie, a przede wszystkim dawać możliwości zespołom, aby one brały większą odpowiedzialność. W naszej firmie angażujemy, dajemy większe uprawnienia zespołom, pracownikom, staramy się ich bardziej angażować w działalność. Proszę Państwa, dzień dobry. Myślę, że tutaj właśnie najważniejszym słowem jest innowacja. Of energy companies, but not only about energy companies, it's about automotive, it's about technicznych, ale nie tylko, również z motoryzacyjnych, staje się coraz bardziej złożonych. Widzimy coraz bardziej złożone uzależnienie. Szybkość zmian się zwiększa. Widzimy coraz to nowe technologie, innowacje pojawiające się na rynki i firmy muszą tym zarządzać. Co wymagamy od liderów w takiej sytuacji? Nie uważam, abyśmy potrzebowali bezpośrednio obciążać tym liderów. Świat jest zbyt złożony na to. Musimy mieć zaangażowanie całej organizacji w tych nowych kierunkach, w tych nowych wydarzeniach. Potrzebujemy ekspertów, ale musimy w ich inwestować. Musimy inwestować w badania i rozwój, musimy inwestować w uniwersytety, w edukację młodego pokolenia. Musimy również zmienić nieco nasze zachowania jako korporacje, aby nadążać za szybkością zmian. Musimy otwierać drogę dla tak zwanych szybkich prototypów. Jeżeli ponosimy porażkę, musimy ponieść tą porażkę szybko i podnieść się z niej. Musimy wykorzystać długoletnie doświadczenia ekspertów z dynamicznym podejściem nowego pokolenia, młodego pokolenia. Tylko w takiej kombinacji możemy być częścią rozwiązania na rynku. Jako firma energetyczna, która przez cały czas staje przed ogromnymi wyzwaniami. My w tej chwili mamy ogromne innowacje wprowadzane na ogólnoświatowym rynku innowacyjnym, które mają na nas wpływ, tak jak na przykład cała sfera odnawialnych źródeł energii. Ale potrzeba nam zaangażowania całej organizacji. Witam Państwa, dziękuję za zaproszenie na kolejne spotkanie, tym razem to już 24 forum i dziękuję panu profesorowi Braunowi, że nie każe mi podsumowywać tych wypowiedzi, bo musiałoby to i długo trwać, a jednocześnie ja sądzę, że tu każdy podsumuje na własny rachunek tą naszą dyskusję. Ja postaram się zgłosić kilka uwag, także odpowiadając na pytanie pana.
Po pierwsze, zaczął pan od Majakowskiego, który mówił jednostka niczym, jednostka zerem, bodajże tak to w oryginalnej wersji jest. I to miało być pochwałą takiego systemu kolektywistycznego, który niszczy indywidualność, ogranicza ją, podporządkowuje partii, bo to o partię przecież chodziło komunistyczną, ale także państwu rządzonemu przez tą partię i tak dalej. I oczywiście ta koncepcja od początku była koncepcją utopijną, niemożliwą do zrealizowania, bo przeciwko naturze ludzkiej. Tak na marginesie w tych systemach, które Majakowski opisywał, to ten leadership, ten lider bywał bardzo mocny i nie liczył się z okolicznościami, jak znamy historię. Żeby to spuentować, stary dowcip, w starych czasach zresztą te dowcipy były lepsze, mówi, jak to ze zjazdu partii wraca jeden kołchoźnik i mówi do swoich współtowarzyszy, wiecie, tam było napisane hasło, że komunizm uszczęśliwia człowieka i wiecie, ja tego człowieka wreszcie widziałem na własne oczy. Miał na myśli oczywiście sekretarza generalnego partii, bo systemy były niezwykle, że tak powiem, scentralizowane i podporządkowane temu leadershipowi. Także pierwszą tezę, którą chciałbym postawić, jest taka, nie ulega żadnej wątpliwości, że przywództwo, że kierowanie jest po prostu konieczne. Ono leży w naturze ludzi. Ono zresztą nie tylko w naturze ludzi, bo jak spojrzymy na zwierzęta, to też tam można zauważyć wyraźnie te jednostki przywódcze. I tu nie ma co zawracać kijem Wisły i próbować powiedzieć, że jest inaczej. Natomiast oczywiście problem przywództwa, tu się ustosunkuję do głosów panów przede mną, on się bardzo zmienia, bo że przywództwo jest potrzebne, nie ulega wątpliwości. Natomiast ono w XXI wieku styka się z nowymi zupełnie sytuacjami, które to przywództwo bardzo komplikują. Gdyby zrobić taką krótką listę tego, co najbardziej dzisiaj zmienia przywództwo, tu niektórzy z panów o tym mówili, to po pierwsze nawet nie zmiana, bo zmiana to jest jak świat istnieje właściwie częścią naszego losu. Natomiast tempo zmian, nigdy jeszcze to tempo zmian nie było tak szybkie jak w tej chwili. To znaczy dzisiaj umiejętność przewidywania, reagowania na coś, co się zmienia, to właściwie graniczy z cudem, to graniczy z najwyższym mistrzostwem, żeby jakiś przywódca no, był na poziomie wręcz proroka, który jest w stanie stwierdzić na przykład, co w nowych technologiach zdarzy się w ciągu 5-10 lat, jak zmieni to relacje gospodarcze czy polityczne. A więc tempo jest tym wydarzeniem bardzo zmieniającym przywództwo po pierwsze. Po drugie, to jest to, że wszyscy żyjemy w czasie realnym. Znaczy nie ma wydarzenia, nie ma informacji, która dzieje się tu i teraz, która by nie docierała natychmiast do każdego. I to oczywiście powoduje, że z jednej strony suma tych informacji jest niezwykła, a z drugiej strony, że ten czas reakcji musi być bardzo szybki. Jeszcze 50 lat temu, jeżeli giełda w Tokio miała kłopoty, to póki efekty tego przyszły do Frankfurtu, trochę musiało potrwać. Dzisiaj to jest właściwie kwestia sekund, kiedy wszystko ze sobą związane już oddziałuje na siebie. Następny element, który jest zupełnie nowy i z którym słusznie tu panowie mówili, trzeba się liczyć, przywództwo się bardzo zdemokratyzowało. Przywództwo przez to, że właśnie żyjemy w tej globalnej wiosce, że mamy informacje na okrągło, no musi liczyć z tym, że zarówno podwładny, jak i pracownik, jak i konsument, jak i wyborca, on po prostu wie to samo, co my, a może niektóre rzeczy wie lepiej, głębiej, aniżeli ten, który aspiruje do roli przywódcy. A więc nie sposób dzisiaj kierować czy firmą, czy państwem na zasadach tego, który wie najlepiej i tego, który nie liczy się z opiniami, które są zgłaszane, dlatego że oczywiście to można robić w skrajnych warunkach dyktatury, pewno tak to się jeszcze odbywa w Korei Północnej, ale już nawet w krajach autorytarnych takich jak choćby współczesna Rosja Putina, to jest niemożliwe. Po prostu przywództwo może się odbywać na drodze dialogu, na drodze przekonywania, na drodze perswazji, a w bardzo niewielkim stopniu na drodze narzucania decyzji, które lider uważa za ważniejsze, aniżeli ludzie to są w stanie zaakceptować. Pan z Google'a powiedział trafnie, no, on nie mówi o leadershipie, on mówi o tym, że trzeba ludzi słuchać, rozumieć. A więc on mówi właściwie o przywództwie, które odbywa się na płaszczyźnie dialogu, takiego nieustannego dialogu, gdzie oczywiście pozycje są rozpisane, bo lider podejmuje decyzje, ale komunikuje się z tymi odbiorcami, którzy te decyzje współtworzą. Z tym również związane jest zaufanie. Ja nie wyobrażam sobie dzisiaj współczesnego przywództwa, czy to politycznego, ale czy także gospodarczego, które nie miałoby elementu zaufania. To znaczy, że ten lider
poprzez swoją postawę, poprzez wyznawane wartości, poprzez swoją konsekwencję, także postawę etyczną, on buduje wiarygodność, która pozwala mu zachęcić ludzi, żeby poszli za nim, żeby uwierzyli, że w ryzykownej sytuacji to on może mieć rację. Ale trzeba pamiętać, że to nie będzie nigdy wiara bezwzględna, to będzie zawsze wiara ograniczona ze względu właśnie na to, że rozmawiamy ze społeczeństwem dużo bardziej poinformowanym, dużo bardziej wyedukowanym. Proszę pamiętać, że choćby w Europie takiego poziomu edukacji nigdy nie było. Dramatem jest to, że tyle młodych, wyedukowanych ludzi nie ma pracy, ale w sensie konsumenta, odbiorcy, wyborcy musimy wiedzieć, że to jest dzisiaj najbardziej wyedukowane pokolenie, jakie w ogóle w historii naszego kontynentu żyło. A więc to przywództwo jest niezwykle skomplikowane, dużo bardziej wyrafinowane w jakimś stopniu i oczywiście dużo bardziej musi być reaktywne, dlatego że jak mówię, to wszystko dzieje się w czasie realnym i reakcje, które są wymagane, muszą być już, nie można z nimi zwlekać. Czy świat po kryzysie zdaje sobie z tego sprawę? Tak, ja uważam, że tak. Zresztą ilość konferencji, ilość dyskusji, ilość książek, która dotyczy właśnie tego problemu przywództwa, moim zdaniem przekonuje, że ludzie o tym myślą i że bardzo wiele już grup gospodarczych wyciągnęło wnioski z przeszłości i stara się właśnie budować to przywództwo według tych nowych zasad, ze słuchaniem, z budowaniem zaufania, ze stałym dialogiem ze środowiskami, które są niezbędne. Natomiast polityka zostaje tutaj trochę w dystansie, znaczy opóźnia się. Ona opóźnia się dlatego, że oczywiście my żyjemy w świecie demokratycznym, który zbudował swoje reguły, mówiąc szczerze, 100 albo 100 kilkadziesiąt lat temu. Systemy demokratyczne, systemy parlamentarne, systemy partyjne, to jest wielki dorobek demokracji, ale no już dosyć można powiedzieć zamierzchły. Nie ma dzisiaj, moim zdaniem, nigdzie jeszcze na świecie koncepcji, jak można doprowadzić do tego, aby właśnie w związku z nowymi technikami, nowymi oczekiwaniami ludzi, te procedury demokratyczne, nie rezygnując z demokracji, mogły być skuteczniejsze. Zobaczcie Państwo, jak z wielkim trudem przebija się na przykład koncepcja elektronicznego głosowania. Ona bodajże w Europie jest stosowana tylko w jednym kraju, w Estonii. No, tak na marginesie jednym z najmniejszych, bo mieszka tam bodajże mniej niż 1,5 miliona ludzi. Ale przecież to byłaby jakaś forma, która by włączała ludzi do tej całej procedury demokratycznej. Stworzyliśmy coś, co dla demokracji jest pieprzem i solą, czyli co wybory co 4 lata. No ale te wybory co 4 lata w sposób nieuchronny powodują, że politycy bardziej skupiają się na wygraniu kolejnych wyborów niż budowaniu tego zaufania w perspektywie wieloletniej. Czy można to jakoś sensownie zmienić? Czy można oddzielić to myślenie do wyborów na rzecz myślenia perspektywicznego, wielkimi projektami? No pewno można, chociaż powiem szczerze, trudno politykowi tłumaczyć, że i żądać od niego, żeby on zrobił wielkie rzeczy i przegrywał wybory i odchodził w niesławie, nawet jeżeli historia po latach przyznałaby mu rację. Demokracje współczesne przeżywają również kilka problemów, o których warto powiedzieć, ponieważ po upadku komunizmu, po zakończeniu zimnej wojny wydawało się, że ten świat zachodni, świat demokratyczny jest w ogromnej ofensywie i właściwie on nie ma alternatywy. Kiedyś alternatywą dla Zachodu był komunizm, komunizm upadł, nie ma alternatywy. Właściwie wszyscy powinni się rozwijać w podobny sposób. I oczywiście, mówiąc zupełnie jasno, liczba państw demokratycznych obecnie na świecie jest największa w historii cywilizacji. Nigdy tak wielu państw, które respektują zasady demokratyczne, nie istniało. No ale w międzyczasie pojawił się model, który staje się w moim przekonaniu coraz bardziej alternatywą dla systemów demokratycznych w rozumieniu zachodnim. To jest to, co można obserwować w Chinach, to, co coraz bardziej podoba się Rosji, to, co jest właściwie bardzo akceptowane w Azji Centralnej, czyli wolny rynek, tak, ale jednocześnie bardzo ograniczona demokracja, czyli systemy quasi-autorytarne, które nie liczą się z tymi standardami, które my wyznajemy. Jest kolejny problem, przed którym system demokratyczny stoi, to już jedna z ostatnich uwag. Polityka doszła do momentu, i to nie dotyczy Polski, to dotyczy właściwie całego demokratycznego świata, do bardzo niebezpiecznej sytuacji, kiedy selekcja ludzi do polityki jest w gruncie rzeczy selekcją negatywną. I mówię to z absolutnym przekonaniem. Jeżeli młody człowiek kończy dzisiaj wybitną uczelnię i ma 4 oferty na biurku, pierwsza oferta to jest sektora bankowego,
druga oferta z sektora korporacyjnego, trzecia oferta z sektora medialnego, a czwarta oferta z sektora politycznego, to wartość, także finansowa wartość tych ofert jest dokładnie taka, jak powiedziałem. Różnica między pracą młodego człowieka w sektorze bankowym, a jako asystent polityka finansowo to jest, nie wiem, 7 do 1, 5 do 1 i tak dalej. A więc żyjemy w sytuacji, w której właściwie większość utalentowanych, przygotowanych, kompetentnych ludzi ucieka od polityki. Jeżeli dodamy do tego to, co robią sami politycy, czyli w jaki sposób rujnują wizerunek polityki jako takiej, prestiż polityka, no to dochodzimy do sytuacji, która może rzeczywiście zaowocować za niedługi czas bardzo niedobrym zjawiskiem, mianowicie, że w polityce mamy naprawdę ludzi gorszych, a nie lepszych. I w związku z tym polityka marnieje i w związku z tym zmniejsza się zainteresowanie wyborców, zmniejsza się frekwencja wyborcza i ci, którzy będą mówili wtedy, że te systemy quasi-autorytarne, które odrzucają tą tradycyjną demokrację typu zachodniego, ale mają właśnie wielką sprawność hierarchiczną, wielką sprawność reagowania na wydarzenia, na kryzysy, tak jak chociażby nie będę wspominał Singapuru, ale jak działo się to chociażby w wielu krajach Azji Dalekowschodniej, ona, ten system i to, ten sposób myślenia może zyskiwać na znaczeniu. Jesteśmy więc w momencie niełatwym. Demokracja niewątpliwie przeżywa kłopoty. Ja wierzę w to, że ona z tego jest w stanie wyjść, ale od tych polityków, którzy dzisiaj rządzą i od tych, którzy będą przychodzić, bardzo wiele zależy, czy ta demokracja wymagająca nowości, wymagająca modyfikacji, zgadzam się tutaj z prezydentem Wałęsą, te poprawki są absolutnie konieczne i myślę, że nie ma ich tak mało, to nie jest 5-10%, tych poprawek jest dużo więcej do zrobienia, no ale pytanie właśnie, czy one będą zrobione. Sądzę, że ze strony choćby uczestników Forum Krynickiego takie postulaty czy takie sugestie, w którą stronę te zmiany powinny iść, są bardzo istotne, dlatego że Churchill miał rację. Demokracja nawet niedoskonała jest i tak najlepszym systemem, jaki kiedykolwiek wymyślono. Tylko boję się, że jesteśmy coraz bliżej tej granicy, w której coraz więcej ludzi będzie mówiło, że jednak może być co innego, że może być dla tej tak rozumianej demokracji całkiem efektywna i sprawdzająca się i akceptowana przez ludzi alternatywa.